Co siedzi w głowie Billa Gatesa? To pytanie zadajemy w momencie, gdy startujemy z oficjalną premierą pierwszego odcinka serialu Władcy Świata. Filip Obara, witam Państwa serdecznie w programie Jaka jest prawda? A jest ze mną dzisiaj mój redakcyjny kolega Piotr Relich. Czołem, Piotrze. Witaj, Filipie, witam Państwa. Piotr jest reżyserem serialu Władcy Świata, którego pierwszy odcinek już niedługo będą Państwo mieli okazję zobaczyć podczas oficjalnej internetowej premiery. A chcielibyśmy zadać właśnie to pytanie, co siedzi w głowie Billa Gatesa. To akurat nie jest nasze autorskie pytanie, bo Netflix jakiś czas temu wypuścił taki serial i chciałbym wyjść właśnie od tamtej produkcji, no bo wydaje się Netflix, wielka firma produkcyjna, wielka postać Bill Gates, co siedzi w głowie Billa Gatesa. Wydaje się, że jakieś odkrywcze dane tam padną, jakieś informacje na temat jego życia. No, czy w ogóle coś takiego miało miejsce i no właśnie, czy miało to miejsce? Przede wszystkim przygotowując się do pracy nad filmem, oczywiście obejrzałem praktycznie wszystkie materiały dokumentalne, które są poświęcone temu człowiekowi, a jest ich naprawdę niemało, między innymi Netflixowy serial, który tak naprawdę bardzo mnie zaskoczył negatywnie. Otóż nie dowiedziałem się z niego praktycznie nic nowego. Po raz kolejny mieliśmy przedstawioną hagiografię tego człowieka, oczywiście w cudzysłowie hagiografię, pokazane, że oczywiście Bill Gates ma jakieś tam swoje przywary, jakieś tam swoje negatywne cechy charakterów, ale generalnie jest to postać jak najbardziej pozytywna, której należy się szacunek, ponieważ on tu przecież ratuje życie, on nas tutaj chce chronić przed zmianami klimatu, przed pandemiami, przed wszelkimi innymi plagami za pomocą technologii, za pomocą swojego umysłu, przede wszystkim optymistycznego, pozytywnego myślenia i tak dalej. I niejako w kontrze do tego typu narracji, która przedstawiona jest w lewicowo-liberalnych mediach, która już dotknęła Polski. No widzimy, że chociażby Agora wydaje książki tego miliardera. Przeprowadzane są z nim wywiady, w których oczywiście nie zadaje się trudnych, ciężkich pytań. W kontrze właśnie do tego nastawienia postanowiliśmy my przyjrzeć się tej postaci. A dlaczego? No, jesteśmy po pandemii koronawirusa, tak zwanej pandemii, a raczej tego wszystko, co działo się niejako łącznie razem z tym kryzysem zdrowotnym, czyli dążenia centralistyczne, transfer władzy z rąk poszczególnych rządów na rzecz gremiów eksperckich, niewybieralnych organizacji międzynarodowych itd. Akurat przy tej okazji zobaczyliśmy wielkie zaangażowanie tego miliardera, jego pieniądze, jego wpływy, jak łatwo państwa potrafiły zrezygnować z swojej suwerenności w kwestii kluczowej ochrony zdrowia swoich obywateli, przekazać po prostu, zepchnąć ten problem, przekazać go w ręce tego człowieka. I to już możemy mówić z pewnością o tych tebu kwestiach, bo nawet już wspomniane tutaj przeze mnie media lewicowo-liberalne same wręcz wskazują, że no troszkę to się wymknęło spod kontroli. Jednak temu Gatesowi zbyt dużo oddaliśmy władzy w ręce. Nieco nas to niepokoi, no bo jak to się okazuje, że taka Światowa Organizacja Zdrowia może robić wszystko pod dyktando Fundacji Gatesa i innych sponsorów, wszystkie sojusze szczepionkowe, COVAX, Gavi i tak dalej, oczywiście też opracowywane pod dyktando ekspertów z jego stajni, więc no nawet media z przeciwnej strony barykady zaczynają się powoli zastanawiać, czy przypadkiem tego jest nie za dużo. My postanowiliśmy stworzyć film, który nie powiem biograficzny, bo do tego potrzeba zupełnie innego warsztatu, zupełnie innej wiedzy. Przede wszystkim nie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, nie mamy dojścia do pewnych źródeł, które należałoby mieć w takiej okazji. Chcieliśmy podejść do problemu w ujęciu nieco szerszym, pokazać działalność filantropa, oczywiście filantropa, niektórzy powiedzą filantrokapitalisty, w bardzo szerokim ujęciu na tle zjawisk, w które on jest żywotnie zaangażowany. No i z tego wyszedł właśnie pierwszy odcinek serialu Władcy Świata pod tytułem Bill Gates, gdzie staramy się przedstawić sylwetkę tego człowieka,
ale też z pewnej perspektywy, wychodząc z założeń tradycyjnych, konserwatywnych, katolickich przede wszystkim, pokazać, gdzie narracja tego człowieka, jego światopogląd, jego wizja przede wszystkim przyszłości, tego, gdzie ludzkość ma zmierzać, gdzie po prostu, można powiedzieć, rozjeżdża się z katolicką wizją świata. No właśnie, czyli tutaj powiedziałeś trochę na temat genezy. Trudno się dziwić, że Netflix nie odpowiedział na różne kontrowersyjne pytania, które ty zadajesz w swoim filmie dokumentalnym i na które eksperci odpowiadają, dlatego serdecznie Państwa zachęcamy do obejrzenia filmu Władcy Świata. Natomiast jak już usłyszeliśmy parę słów na temat tego, dlaczego zrobiliśmy ten film, no to może jeszcze parę słów na temat tego, jak zrobiliśmy. To znaczy, czy łatwo jest przeniknąć do tego, co dzieje się w głowie Billa Gatesa, czy to wszystko jest jakaś taka siatka pewnych PR-owych punkcików mniej lub bardziej ze sobą powiązanych? Znaczy, przede wszystkim to, co siedzi w głowie Billa Gatesa, wie sam Gates, czasami być może on sam nie wie tego, a na pewno Pan Bóg, więc odpowiedź na to pytanie jest oczywista. To, z jakimi problemami się mierzyliśmy podczas prac nad serialem, to informacje, ale nie brak tych informacji, wręcz przeciwnie, nadmiar tych informacji, szum, który powstał przez ostatnie 2 lata wokół tego miliardera, spośród którego należało oddzielić to, co wartościowe, należało wybrać wiarygodne źródła. Tu przede wszystkim kłaniają się książki samego miliardera, bo tych książek, w których objaśnia plan naprawy świata tutaj w takich tematach jak zmiany klimatu czy pandemie, no to wydał przynajmniej 2. Do tego dochodzą wypowiedzi, materiały, które sam publikuje w swoich mediach społecznościowych, w swoich licznych konferencjach, wywiadach, prelekcjach itd. Bo zwróćmy uwagę, Bill Gates to nie jest człowiek, który gdzieś siedzi i te swoje wszystkie plany trzyma w tajemnicy, za zamkniętymi drzwiami, który chowa się za tymi wielkimi konferencjami międzynarodowymi, gdzieś tam w kuluarach rozmawia na pewne tematy. Nie, to jest człowiek, który wręcz chełpi się swoim działaniem, swoją aktywnością. To jest człowiek, który przy każdej możliwej okazji przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz, tutaj w cudzysłowie oczywiście, ratowania życia, ratowania zdrowia i tak dalej, więc on zupełnie się z tymi rzeczami nie kryje. Należało to po prostu skompilować, tak jak mówię, odsiać ziarno od plew i przedstawić w kontekście naszej katolickiej, konserwatywnej wizji świata. To był przepis w takim wielkim skrócie, można powiedzieć, na podejście do tego tematu. To teraz, żebyśmy może nie wypływali na zbyt szerokie wody i nie narażali się na zbyt duży szum informacyjny, o którym wspomniałeś, to zadam pytanie takie nieco humorystycznie, no ale jednak, jak od razu będzie można stwierdzić, no odnoszące się do konkretnej i istotnej dla świata dzisiaj kwestii, to znaczy, Piotrze, czy wiemy, co je Bill Gates? Oczywiście, że wie. Wielokrotnie to podkreślał, że jego ulubionym smakołykiem są hamburgery. Oczywiście z najlepszym kotlecikiem wołowym. Myślę, że takim hamburgerem nikt by nie pogardził, ale jak to się ma do jego programu narzucanego światu, tego, że mamy jeść insekty czy jakieś mięso robione nie wiadomo z czego? No właśnie, to jest przykład tych paradoksów, które te elity finansowe raz po raz prezentują, chociażby przylatując na różne szczyty klimatyczne czy do Davos swoimi wysokoemisyjnymi, prywatnymi odrzutowcami. No tak, dla Billa Gatesa oczywiście smaczna wołowina, smaczny burger, dla reszty robactwo, można było tak w skrócie powiedzieć. A dlaczego jemu akurat wolno? Otóż, jak podkreślał w swojej książce Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej, on rekompensuje swój ślad węglowy z nadwyżką swoimi inwestycjami, chociażby w odnawialne źródła energii, w sztuczne mięso, o czym też nie umieszka przypominać na każdym
przy każdej możliwej okazji. Co więcej, jak przekonuje, swoimi inwestycjami rekompensuje również ślad węglowy całej swojej rodziny, więc można łatwo zauważyć, gdzie leży to kryterium tej neutralności klimatycznej. Właśnie jest to po prostu wyłącznie kryterium pieniężne. No, niektórych stać po prostu na odpowiednie luksusy, na wykupienie tej swojej moralności klimatycznej, do pozbycia się pewnych wyrzutów sumienia. No niestety większość ludzi na świecie nie dane będzie zapewne w przyszłości, jeżeli oczywiście te wizje przynajmniej w jakiejś części się zrealizują, nie będzie dane dostąpić do tych luksusów. Oczywiście luksusów również w cudzysłowie, bo jakim luksusem jest hamburger, no umówmy się, chociaż do tego się to dzisiaj to wszystko sprowadza. No tak, pytałeś mnie, co je Bill Gates. Bill Gates lubi hamburgery, które chce zabrać nam wszystkim. No tak, czyli niewątpliwe jest, że Bill Gates niejako płaci za swój spokój sumienia, no ale chciałoby się w takim razie zadać inne pytanie. Skoro mamy przed oczami postaci różnych ludzi, którzy ideowo angażują się w pewną działalność, no to chcą też, żeby jakby no nie pokazywać tutaj pewnej hipokryzji, no chcą też podążać za tymi zasadami, które głoszą we własnym życiu. No więc czy Bill Gates w ogóle wierzy w to, co głosi? To jest bardzo ciekawe. U Billa Gatesa, przynajmniej w ostatnich latach, obserwujemy taką pewną zmianę polityki dotyczącą swojego wizerunku medialnego. Rzeczywiście dużo mocniej zwraca się w swoich materiałach do tej lewicowo-liberalnej części opinii publicznej, to przed nimi jakby składa hołd. Zresztą sam w swojej książce pisze, że świat ma już dość rad starych, białych, bogatych mężczyzn. To pisze na początku swojej książki o zmianach klimatach. Jednak mimo wszystko, posłuchajcie, mam coś wam do powiedzenia, do zaproponowania, po czym otrzymujemy 300 stron kompleksowego planu, jak zmienić całe nasze życie, wywrócić do góry nogami, jak pozmieniać metody wytwarzania cementu, jak podmienić tradycyjne mięso na laboratoryjne zamienniki i tak dalej, jak modyfikować ziarna, żeby przetrwały te zmiany klimatów i tak dalej. Oczywiście za pomocą inżynierii genetycznej. No także to jest człowiek, u którego dostrzegamy bardzo dużo sprzeczności. Nie jestem już do końca w stanie powiedzieć, czy on już te sprzeczności dostrzega. No jednak tak to wygląda. Wydaje się, że jego strategia, jego narracja dostosowana jest po prostu do obecnego etapu, do obecnej mądrości etapu, jeżeli tak można powiedzieć. No, przy czym patrząc na przestrzeń czasową, w której on działa, łatwo można potem te sprzeczności gdzieś wyciągać, jak przed 2006 rokiem przecież wprost mówił, że świat potrzebuje dużo więcej tanich, efektywnych sposobów dostarczania energii, a taką mogą zapewnić jedyne paliwa kopalne, ropa, gaz i tak dalej. Po 2006 roku coś tu się zmieniło. Gates przeżywa coś, co pewnie, czego nie powstydziliby się niektórzy nawet hierarchowie watykańscy, nawrócenie ekologiczne. I zaczyna działać dla dobra planety. W biografii każdego wielkiego człowieka, niezależnie od tego, czy ta wielkość jest zasłużona i czy niesie ze sobą jakąś moralną wartość, możemy powiedzieć, że jest pewna taka maska, którą przywdziewa ta osoba publicznie, stając przed kamerami. No i jest postać bardziej realna, bardziej rzeczywista, ta, którą możemy, no czy przynajmniej niektórzy mogą spotkać w swoim życiu codziennym, zawodowym, rodzinnym. Czy wiemy coś o tym Billu Gatesie, tym mniej oficjalnym, jaki on jest? Do pewnego czasu Bill Gates uchodził rzeczywiście jako taki wzór do naśladowania w życiu osobistym.
można powiedzieć, no, ojciec jednej żony, czyli ojciec trójki dzieci, mąż jednej żony, bez jakichś afer dotyczących różnych miliarderów czy celebrytów w tym świecie przyciągającym Jupitery i tabloidy, także to było do pewnego czasu, aż tu nagle okazało się, że jednak coś jest nie tak i Bill Gates rozwodzi się z Melindą, ze swoją żoną i pojawiło się bardzo dużo spekulacji, o co tak naprawdę poszło i bardzo ciekawych informacji dostarcza sama Melinda, która łączy ich kryzys małżeński ze sprawą niejakiego pana Jeffreya Epsteina. Przypomnijmy, Epstein to był człowiek, który zorganizował sieć pedofilską, który, można powiedzieć, przekupywał za pieniądze setki, może nawet tysiące młodych kobiet, które właśnie, że tak powiem, świadczyły usługi nie tylko jemu, ale przede wszystkim jego gościom, jego osobom, które z nim miał zazwyczaj przebywać, rozmawiać na różne tematy, podejmować różne inicjatywy, przede wszystkim finansowe. Jak się okazało, Bill Gates również spotykał się z Jeffreyem Epsteinem i w którymś z wywiadów Melinda stwierdziła po którejś takiej wizycie, że to już koniec, jeżeli jeszcze raz się spotkasz z Epsteinem, to z nami koniec. Podobno, to oczywiście są plotki medialne, podobno dalej się z tym człowiekiem Gates spotykał. Jakie są tego, następstwa tego kryzysu widzimy? Rozwód, chociaż dalej to małżeństwo współpracuje przy szeroko pojętej działalności filantropijnej. Tu oczywiście gwiazdka przy tym sformułowaniu. Co wskazuje, że no nie wszystko to, co chce nam przekazać Bill Gates o sobie w przestrzeni medialnej, rzeczywiście jest prawdą. Zresztą tego typu podejrzenia można wysnuć już po samym sposobie, w jaki sposób się Bill Gates nam przedstawia. To jest człowiek szalenie zafiksowany na punkcie swojego wizerunku, w takim sensie, że niemal każda jego wypowiedź, niemal każdy wywiad, niemal każdy jego materiał z jego udziałem jest, czy przebiega według ściśle określonego scenariusza. Nawet pewne dyskusje na Twitterze, które on prowadzi ze swojego oficjalnego konta, wyglądają jak po prostu wyciągnięte z pewnego skryptu, jak rozwijane według pewnej narracji. Także rzeczywiście jest to technokrata dążący do jak największej kontroli w tej swojej nawet przestrzeni prywatnej. No i później, dlaczego mamy się dziwić, że ten człowiek, snując jakieś plany na prawy świata, działając aktywnie w tej materii, no w ten sposób chce działać, czyli za pomocą jak największej monopolizacji, jak największej skoncentrowania, jak najwięcej władzy, jak najwięcej kontroli nad tymi wszystkimi przestrzeniami, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości świata. Tu mówimy głównie o bezpieczeństwie żywnościowym, o bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie zdrowotnym przede wszystkim. Te wszystkie modele Billa Gatesa, które obserwujemy, właśnie cechuje takie przywiązanie do monopolizacji i bezwzględnej kontroli. To są te cechy, które jakby możemy tam zauważyć na pierwszy rzut oka. Słuchając pomysłów Billa Gatesa i obserwując właśnie te jego działania monopolowe, no tu mówimy też o wykupowaniu ogromnych połaci ziemi w Stanach Zjednoczonych, na co niektórzy politycy już zaczęli zwracać uwagę, moglibyśmy po prostu powiedzieć, że ten człowiek jest szaleńcem. No, ale to rzekłszy, zwróćmy uwagę, że każdy szaleniec ma jednak jakąś formację i tu jest pytanie, czy jesteśmy w stanie, przynajmniej w skrócie, naszkicować taki portret psychologiczno-duchowy może nawet Billa Gatesa? To jest bardzo trudne, ponieważ Bill Gates bardzo stroni od tego tematu w mediach. Ciężko jest dociec, czy jest to ateista, czy jest to deista, czy jest to tylko taki materialistyczny technokrata, czy być może jest również zainspirowany tymi wszystkimi gnostyckimi
pomysłami w postaci chociażby transhumanizmu, który zdominował myślenie już przynajmniej części elit z Doliny Krzemowej. Tego tak naprawdę do końca nie wiemy. Znamy tylko wynik jego działań i na podstawie tego możemy oceniać, co siedzi w głowie Billa Gatesa. Chociażby jest to wizja naprawy świata w takim kluczu lewicowo-liberalnym, gdzie poszczególne terminy, poszczególne słowa mają odwrotne znaczenie. Ratowaniem życia, ratowaniem zdrowia, opieką zdrowotną nazywa się chociażby antykoncepcję czy aborcję. No, widzimy te sprzeczności raz po raz i rzeczywiście... No i w tej kwestii chyba Bill Gates, jak to się mówi, no tylko tu jakby w krzywym zwierciadle sroce spod ogona nie wypadł, bo już jego ojciec tutaj zapisał niechlubną kartę. Ty też... Bardzo wielkie znaczenie w obecnej działalności Billa Gatesa miał jego ojciec William, czyli też Bill. Notabene, kiedy umierał bodajże, to już nie pamiętam, ale to było kilka lat temu, Bill Gates wprost powiedział, że to był prawdziwy Bill Gates. Jakby ideał, do którego jego syn chce dążyć. I chcąc przypatrzyć się temu ideałowi, no to zacząłem interesować się tą postacią i tu w moje ręce trafiła taka książka właśnie autorstwa starego Gatesa, Showing Up for Life, co można przetłumaczyć jako stanąć na wysokości zadania w życiu, to oczywiście moje wolne tłumaczenie, także przepraszam wszystkich znawców językowych, w której wykazuje wprost, skąd czerpał swoje inspiracje w swojej działalności charytatywnej, oczywiście tutaj znowu charytatywnej w cudzysłowie, bo to chociażby inspiracje taką organizacją jak Planned Parenthood, której był wolontariuszem, w której zdobywał szlify działalności społecznej i których pracownicy stanowili dla niego inspirację. Tutaj przede wszystkim mówi o swojej takiej bliskiej koleżance, która tak była zafiksowana na punkcie tych praw kobiet, tutaj oczywiście znowu w cudzysłowie, praw kobiet związanych z wszystkimi usługami seksualnymi, prawami reprodukcyjnymi, czyli w skrócie antykoncepcją, aborcją, czyli tym wszystkim, z czym dzisiaj to kojarzymy, że bodajże na 14 czy 15 urodziny swojego syna w takim słoiku zamiast cukierków dorzuciła mu tam garść prezerwatyw, więc widać, w jaki sposób było formatowane to, jakby to środowisko tych elit amerykańskich, no, kręcących się wokół tej opcji polityków demokratycznych. To jest ten wzorzec, z którego Gates czerpie, które stanowią dla niego ideał i to widzimy po prostu, jak przy okazji działalności chociażby jego byłej żony Melindy, która z agendy antykoncepcyjnej stworzyła jakby czołowy punkt swojej działalności, gdzie po prostu pracownicy fundacji chodzili z pigułkami poronnymi i innymi jakby metodami aborcji i antykoncepcji chemicznej, no po prostu gdzieś tam do dżungli w krajach afrykańskich i tak dalej. To była ta misja Melindy, także no rzeczywiście... W cudzysłowie można powiedzieć humanitarna. Humanitarna, tak, oczywiście. Także to są te wzorce, z których czerpię. Dużo więcej, skoro dotknęliśmy już tematu byłej żony Billa Gatesa, można powiedzieć właśnie o Melindzie French Gates, no, która otwarcie przyznawała się do tego, że otrzymała wykształcenie w szkole katolickiej, została wychowana w katolickim domu. Jej bliska ciocia bodajże była jedną z dyrektorek takich szkół. Bodajże ona była dominikanką, jeżeli dobrze pamiętam, ale ona, Melinda, jakby też w pewnym momencie swojego życia zaczyna kwestionować te podstawowe prawidła swojej wiary dotyczące właśnie kwestii seksualnych. To następuje w liceum. To jest to, co ona sama mówi, chociażby w jednej z konferencji TED, gdzie za namową sióstr, to są słowa Melindy Gates, za namową sióstr dziewczyny kwestionowały poszczególne punkty katechizmu Kościoła katolickiego i wtedy zadała sobie takie pytanie, czy kontrola urodzin jest grzechem?
I tu w domyśle oczywiście uznała, że nie, więc mogła jednocześnie chodzić do kościoła i uznawać się za katoliczkę, a z drugiej promować hasła, które są zupełnie niezgodne z nauczaniem Chrystusa, no ale widzimy, że to nie jest tylko przypadek tej kobiety, no chociażby kto dzisiaj jest prezydentem Stanów Zjednoczonych? Joe Biden też idący do wyborów z różańcem, prawda, podkreślającym jak ważna wiara jest, jak w jego życiu ważna jest wiara, po czym nie wiem, czy jest drugi taki prezydent Stanów Zjednoczonych w historii, który tyle zrobił dla agendy aborcyjnej na całym świecie, a także w Stanach Zjednoczonych. Także no, można powiedzieć, tutaj można zaryzykować takie stwierdzenie, że dzisiaj rewolucji przewodzą upadli katolicy. No niestety, ci, którzy mieli dostęp do tych tajemnic, mieli dostęp do, można powiedzieć, tej wiedzy, rzeczywiście jak uzdrowić ten świat, ale postanowili się, sprzeniewierzyć się temu powołaniu i naprawiają świat, oczywiście znowu naprawiają w cudzysłowie, po swojemu. Jak to wychodzi, no to Państwo na pewno przez ostatnie 2 lata doskonale zauważyli. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, kiedy dotykamy postaci Melindy czy dobrego katolika Bidena, no to wypływamy tutaj na znów szerokie, zgubne wody tak zwanego otwartego czy też liberalnego katolicyzmu, no czy też mówiąc wprost po prostu apostazji. Pełna takich wątków jest biografia żyjącego wciąż i mającego się dobrze na nasze nieszczęście Billa Gatesa. Dotknęliśmy tutaj takich tematów, na których sam powiedziałeś, że na które może trudno znaleźć odpowiedzi. Natomiast film Władcy Świata jest uporządkowany i zbudowany wokół kwestii, no, które jak najbardziej syntetycznie zostały potraktowane. Dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Można dowiedzieć się wielu rzeczy i poznać odpowiedzi na te pytania, na które jak najbardziej możemy konkretnie, racjonalnie odpowiedzieć, no i na które warto odpowiedź znać, żeby wiedzieć, co szykują nam władcy świata. Tak, przede wszystkim musimy pamiętać, najlepszym sposobem obrony dzisiaj jest wiedza. Kiedy będziemy znać plany tych osób, kiedy będziemy wiedzieć, co głoszą, w jakim kluczu, jaką rozpościerają przed nami perspektywę, dużo łatwiej będzie nam się zorientować w tym, co się dzieje i dużo łatwiej po prostu będzie się bronić. I takim małym kafelkiem, małą cegiełką do tego procesu uświadamiania opinii publicznej, mam nadzieję, że będzie ten film. No, z tego miejsca pragnę zachęcić gorąco do jego obejrzenia. W najbliższym czasie już na YouTube Bill Gates, Władcy Świata, pierwszy odcinek wyjątkowej serii PCH24TV. Zapraszam. I szanowni Państwo, Piotr Relich, reżyser tego filmu. Dziękuję serdecznie Piotrze za przybliżenie tej postaci i Państwu dziękuję za uwagę.